Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nagrywasz to spotkanie, upewnij się, że wszyscy wiedzą, że są nagrywani. To co, zostaje to w podcaście ten początek? Dobra, zaczynamy. Halo, halo? Tak. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj podcast procesowy, także witamy Państwa. Oczywiście witam ja jako prowadzący Cyprian Gutkowski, a moimi gośćmi są Maciej Pyznar. Dzień dobry. I Kamil Gapiński. Dzień dobry wszystkim. Zastanawiam się, czy mógłbym to powiedzieć witam serdecznie, ale jak myślicie, pasowałoby, jako że jesteśmy gospodarzami tego podcastu, to... Ja myślę, że jakby grzeczność nigdy nie jest traktowana źle, w rozumieniu takim, że to miłe. Aczkolwiek słowo witam jest uznawane za niezbyt kulturalne, ale nie wnikajmy. Rzeczywiście zaczęliśmy już jak u cioci na imieninach, prawda? Więc teraz przejdźmy dalej. Chcemy dzisiaj poruszyć temat nowego prawa dotyczącego komunikacji elektronicznej, które się pojawiło, nie wiem czy ktoś zauważył czy nie, ale jest w, znaczy jeszcze nie weszło w życie, ale jest w Radzie Ministrów. Przechodzi proces legislacyjny. No i bardziej chcemy to zwrócić uwagę tak, żebyśmy może wszyscy Państwo, którzy nas słuchacie i jesteście tym zainteresowani, zapoznali się też z tym prawem, bo znaleźliśmy tam sporo ciekawych rzeczy i sporo niedomówień, czy też może nie tyle niedomówień, a niepewności, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Wiemy, że sama w sobie ustawa dotyczy minimum 5241 operatorów telekomunikacyjnych, którzy działają na terenie kraju, zgodnie z tym, co wskazuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Także jest to dość spora rzesza podmiotów, więc na pewno też dotyczy wielu osób, i to również klientów tych sieci, nie da się ukryć, bo będą też zmiany w samych umowach z klientami, konsumentami. Także koledzy, ale my bardziej chcemy się skupić tutaj nie może na samym przyznawaniu jakichś specjalnych tutaj uprawnień czy fal radiowych, a bardziej na temat tego, co ta ustawa tak naprawdę zmienia w bezpieczeństwie, a dokładniej rzecz biorąc w cyberbezpieczeństwie, jak ona bardzo jest podobna też do ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dlaczego z kolei właśnie nie uregulowano telekomów w UOKSC. Także to pytanie do Was, nie wiem, myślę, że Maćku, Ty będziesz chciał się wypowiedzieć jako pierwszy, więc do Ciebie pierwszego kieruję to pytanie. Jak to rzeczywiście jest, dlaczego ta ustawa i dlaczego tego nie ma w UOKSC? Raju, ja myślałem, że to będzie podcast, a nie Maćku, dlaczego wywiad. Dlaczego ta ustawa, powiedz nam? Odsyłam do uzasadnienia projektu. Jest oczywiście potrzebna i tak dalej, ale tak zupełnie na poważnie, to wbrew temu, co jakby Cyprian powiedział, nie koncentrujemy się na niedomówieniach, tylko raczej właśnie na tym aspekcie bezpieczeństwa może, który na nas wpływa jako bezpiecznikowi procesu. W samej ustawie nie ma aż tak dużo o samym cyberbezpieczeństwie, w rozumieniu cyberbezpieczeństwa. Masz cały rozdział piąty, ale z drugiej strony zauważyłem, że jeżeli gdziekolwiek czytamy o tej ustawie, czy nawet właśnie w uzasadnieniu do ustawy, wcale nie ma mowy o tym bezpieczeństwie, tak? Jest tam mowa o wielu innych rzeczach, a o bezpieczeństwo jest trochę tak pominięte, mimo tego, że jest cały rozdział piąty o tak naprawdę bezpieczeństwie sieci. Tak, jest cały rozdział piąty bezpieczeństwo sieci usług, no ale on nie jest aż tak duży, bo to jest zaledwie od 39 do... Teraz mi się akurat szybko przesuwa, do 49 artykułu, więc to jest zaledwie 10 artykułów, które traktują o bezpieczeństwie sieci i usług, a pozostały rozdział już mówi o zadaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, więc to nie jest jakby stricte związane z bezpieczeństwem w rozumieniu takim, w cudzysłowie, nieprzygotowań obronnych. Tak? No, ale w policji 50 artykułu też pojawiają się już kwestie bezpieczeństwa, gdzie właśnie mamy do czynienia z umowami z odbiorcami. Także to rzeczywiście z konsumentami, więc tam też jest trochę mowa o bezpieczeństwie i wskazuje, że musimy mieć zapewniony internet prawem. Mniej więcej w ten sposób. Spłycając, no ale oddaję Wam głos, przepraszam, przerwałem. Kamil chyba chciał coś powiedzieć. Że taki przedsiębiorca komunikacji elektronicznej no, ma zapewnić ciągłość działania swojej usługi. No i właśnie ta ciągłość działania tutaj jest jakby w kontekście
cyberbezpieczeństwa chyba, tak to należy rozumieć, skoro dotyczy bezpieczeństwa sieci i usług, no rozpatrywana. Zastanawiam się tutaj dla mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o ciągłość działania w kontekście przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, bezpieczeństwa sieci, no to, że dla mnie to jest dostępność, a wiemy, że w kontekście bezpieczeństwa mamy jeszcze poufności i integralność, a zatem jak tak naprawdę na ciągłość działania, na zakłócenie ciągłości działania może tutaj wpłynąć się utrata na przykład poufności. Bo integralność to okej, mógłbym się do tego przekonać jakoś, ale poufności, bo to się wiąże z tym, że taki przedsiębiorca musi wprowadzić w jakiś sposób teraz, zgodnie z analizą ryzyka, o czym widzimy w dalszej części tego artykułu, no musi prowadzić w jakiś sposób monitorowania tej sieci, bezpieczeństwa tej sieci. No i teraz pytanie jest, pod jakim kątem to monitorowanie? Czy tylko właśnie dostępności? Co jest według mojej oceny tańsze? Także musi wprowadzić kwestie poufności, integralności, być może autentyczności. No co się sprowadza de facto, jeżeli tak mówicie, z analizy ryzyka, do no, zawiązania czegoś w rodzaju nawet zespołu monitorującego w przypadku pewnie dużego przedsiębiorcy. Co o tym myślicie? To nawet nie musi być duży przedsiębiorca, bo ja wydaje mi się, że powinniśmy raczej nie tyle zacząć 39, co trochę wcześniej. Tak nie powiedzieliśmy tego na początku, ale ustawa ma bagatela 266 stron, także to jest jakby kobyła taka, więc zachęcamy oczywiście do zapoznania się, ale z jakimś rozsądnym podejściem do tego, albo to wziąć na etapy, albo z jakimś wspomaganiem, bo tego się... Nieznajomość prawa szkodzi, trzeba znać. Tak, ale posłuchajcie, bo Kamil jakby dotknął istotnej sprawy, bo jedną z rzeczy, która moją uwagę zwróciła i od razu zerknąłem z powrotem do ustawy o KSC, było to, że bezpieczeństwo sieci i usług jest definiowane jako zdolność sieci telekomunikacyjnej lub usług komunikacji elektronicznej do odpierania wszelkich działań naruszających dostępność, autentyczność, integralność lub poufność tych sieci usług przetwarzanych danych i innych świadczonych przez przedsiębiorcę komunikacyjnych. No i teraz idziemy do ustawy KSC i czytamy, czym jest cyberbezpieczeństwo. Jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Więc wychodzi nam tak naprawdę z tego, że chyba jednak intencją ustawodawcy jest to, żeby no tym eufemistycznym bezpieczeństwem sieci i usług no po prostu określić cyberbezpieczeństwo chyba, tak? Tak wychodzi, ja jestem tego zdania. Właśnie tutaj z Kamilem rzeczywiście dyskutowaliśmy na ten temat. Kamil troszeczkę bardziej szedł w stronę ciągłości działania. Natomiast moim zdaniem tutaj stricte mamy do czynienia z bezpieczeństwem i to by oznaczało, że przy wykonaniu... W sensie z cyberbezpieczeństwem. Tak, z cyberbezpieczeństwem oczywiście, no faktycznie, z cyberbezpieczeństwem i że przy wykonaniu analizy ryzyka bardzo prawdopodobne jest, że należało będzie mieć jakiś zespół monitorowania. I tylko teraz jest pytanie, bo na pewno moim zdaniem zmierza cała ta ustawa, teraz tego jeszcze nie określa, że to monitorowanie musi być ciągłe, bo nigdzie nie znajdziemy takiego słowa, jak mamy w UKSC, że to musi być ciągły monitoring u operatora usługi kluczowej. Tutaj tego nie ma, jest po prostu stwierdzenie, że musi być ten monitoring sieci i tyle, testowania sieci telekomunikacyjnych lub usług komunikacji elektronicznej, natomiast nie jest powiedziane w trybie ciągłym. No i teraz rzeczywiście, o co w takim razie chodzi? Co gdzieś się mają odkładać logi, ktoś co jakiś czas ma coś przeglądać? Na pewno zmierza to w kierunku takim, że za parę lat zostaną stworzone tam również zespoły SOC, tak? Tak ja uważam, że rzeczywiście do tego to zmierza. Przepraszam, ja myślę, że to tak naprawdę już zmierzy do tego, dlatego że zauważ pewną różnicę. W cyberbezpieczeństwie to jest odporność systemów informacyjnych, czyli jakiś twój stan, tak? Mhm. A tutaj masz zdolność do odpierania wszelkich działań, czyli tutaj jest wprost wskazanie, tu jest proste jakby wskazanie, że to ma być aktywne twoje działanie, bo sama odporność, no to albo jesteś odporny, albo nie jesteś odporny, tak? A tutaj masz mieć zdolność do odpierania wszelkich działań, czyli to z mojego punktu widzenia oznacza, nie wiem, taki eufemizm też jest na atak, aktywna obrona, tak? No ale de facto jest to obrona twoich systemów, nie tylko ich ochrona, tak? Wydaje mi się, że idąc tym tropem można wprost powiedzieć, że ustawa praktycznie wymusza posiadanie takich zespołów, bo inaczej jakby trudno się
Ale wiesz co, my rozmawialiśmy... Trudno mieć zdolność do odpierania działań, jeżeli nie masz takiego zespołu. My rozmawialiśmy o tym trochę teraz, z tego co mówisz, to by nawet wynikało, że to nie muszą być, że to nie powinny być zespoły SO, które mogłyby się składać z pierwszej linii, tylko i wyłącznie, tylko mamy do czynienia jeszcze z tymi liniami kolejnymi, czyli co, CSIRT-y w ogóle? No wiesz co, stwierdziliśmy już to też przed spotkaniem, że kupę kasy zarobią prawnicy na interpretacji tych przepisów, tak? Bo... Pamiętajmy no, to... natomiast, że ten punkt aktualnego stanu wiedzy technicznej oraz kosztów wprowadzenia tych środków. Więc tutaj ustawodawca chyba no, wykazał się rozsądkiem trochę, no bo jeżeli my to mówimy o jakichś liniach wsparcia, o monitoringu potencjalnie ciągłym, zdolnym odpierać się zagrożenia, no to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, to prawda i rzeczywiście jest tutaj taka mowa, tylko że widzisz, jeszcze jest coś takiego cudownego, że to prezes UKE będzie decydował tak naprawdę, czy postąpiłeś słusznie, czy nie, tak? Prowadząc swoją analizę ryzyka i wdrażając odpowiednie zabezpieczenia, bądź też akceptując jakieś ryzyko i również grożą za to kary, które tam wynoszą do 3% przychodu rocznego. Więc nie jest to też takie proste i bezkosztowe, jeżeli o czymś zapomnisz lub czegoś nie zrobisz, będziesz to uzasadniał kosztami, a nagle prezes powie, no ale pan tutaj obraca tyloma osobami, tyle jest sytuacji, więc jeśli jak do tego doszłoby, nie chcę nic mówić o RODO, bo nagle jakby był wyciek, to kolejna sprawa i kolejne kary, ale rzeczywiście to będzie decydował o tym prezes, więc no jest to pewien wentyl bezpieczeństwa, ale czy skuteczny, tego ja nie jestem pewien. No i jest jeszcze kilka rzeczy, które tutaj można by wskazać. Mianowicie to, że prezes może się powoływać na wytyczne, na przykład ENISY, która jest kilkukrotnie w samej ustawie i projekcie wskazywana. No jakby nie mam nic do ENISY, no fajne robi produkty, tyle tylko, że to chyba nie powinna być jakby przesłanka dla prezesa do tego, żeby stwierdzić, że ktoś robi źle, bo robi inaczej niż rekomenduje na przykład ENISA, tak? Bo tu będzie jakby jakiś problem z uzasadnieniem tego. Mi się wydaje, że no, jest to jakaś próba połączenia, a właściwie włączenia wprost przedsiębiorców telekomunikacyjnych do ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w których ich ewidentnie zabrakło, no bo tak wracając do twojego pierwszego pytania, Cyprian, tak. Wydaje się, że no, nie ma jakby systemu cyberbezpieczeństwa bez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, bo to oni są jego core'em, tak? No bo cyberbezpieczeństwo... Bez nich nie ma systemu. Tak, no bez nich po prostu nie ma internetu w rozumieniu i nie ma usług cyfrowych i tak dalej, więc no, to był, nie wiem czy błąd, no w każdym razie chyba jest to jakaś próba włączenia tych przedsiębiorców w ustawę i to jakby moim zdaniem dowodem na to jest właśnie to, że są powtórzone niektóre zapisy z ustawy i co więcej, wprost są przewidziane możliwości audytu przez prezesa UKE, tak, który może na przedsiębiorcę narzucić obowiązek w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości do dostosowania właściwych środków bezpieczeństwa, że poddania się na własny koszt temu audytowi bezpieczeństwa. I uwaga, tutaj wprost są przepisane przepisy z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa co do tego, jakie certyfikaty powinien mieć, jakie wymogi powinien spełniać ten audytor, który miałby dokonywać. Dwóch audytorów. No tak. Chodzi mi o to, że to jakby te przepisy są analogiczne, więc tam jest co najmniej dwóch audytorów posiadających, tak? Dobra, wiadomo, że dla zespołów audytujących, że mogą przy okazji tutaj audytować też. Tak, no. Tyle tylko, że to może nałożyć w drodze decyzji obowiązek taki, więc pytanie, czy ktoś jakby zapobiegawczo przedsiębiorcy nie będą starali się albo certyfikować w jakiś sposób swoich systemów zarządzania ciągłością działania albo zarządzania bezpieczeństwem informacji po to, żeby jakby wykazać się już wcześniej prezesowi UKE, że jakby tę analizę w ramach tego procesu wdrażania takiego systemu przeprowadzili i to jest jakby odpowiedź na te jakby bolączki czy tam problemy, związane z cyberbezpieczeństwem, którego ty nie wymienia się jako cyberbezpieczeństwo, tylko bezpieczeństwo sieci i usług. I wydaje mi się, że to jest jakby trochę udana próba. No jest kilka jakby takich słabości w postaci takiej, że na przykład incydentem bezpieczeństwa jest każde zdarzenie, które ma, i tutaj podkreśliłem sobie sam, rzeczywisty
niekorzystny skutek dla bezpieczeństwa sieci i usług. No i to słowo rzeczywisty, nie wiem jak interpretować, tak? Jeden przedsiębiorca może zinterpretować, że to nie jest incydent bezpieczeństwa, bo to nie jest nierzeczywisty skutek dla bezpieczeństwa sieci i usług. Drugi może powiedzieć, że jakiekolwiek mniejsze zdarzenie może być takim incydentem, tak? Ale to jest różnica w kontekście ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, gdzie mieliśmy, to jest, że incydent poważny. Może lub ma taki wpływ. Tak, to jest wprost odniesienie do jakości lub jakby ciągłości świadczenia usługi kluczowej. To jest jakby moim zdaniem okej, okay, no bo jeżeli masz jakiś incydent bezpieczeństwa, to z reguły zauważasz, czym ma wpływ na jakość twoich usług albo na ciągłość twoich usług, tak? No tutaj jakby tego nie ma, jest mowa tylko o rzeczywistym, niekorzystnym skutku dla bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę wpływać na dostępność, autentyczność, integralność i poufność tej sieci lub i tak dalej. Więc to chyba zdaje się powtórzono ten sam błąd, który wcześniej był w prawie telekomunikacyjnym, że niektórzy przedsiębiorcy jakby oceniali ten skutek jako w sensie takim, że jest możliwość jakby przez przedsiębiorcę interpretacji, czy to był rzeczywisty, czy nierzeczywisty. No zobaczymy, jak to będzie. I jest jeszcze jedna kwestia dotycząca samego raportowania tych incydentów, który to obowiązek jest nałożony, ale ci przedsiębiorcy przekazują informacje o tych incydentach do prezesa UKE. Tak? I później mamy następne trzy artykuły dalej, mowę o tym, że prezes UKE przekazuje te informacje do CSIRT-u właściwego dla zgłaszającego przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej. I no, poza tym, że to jest oczywiście próba włączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to z punktu widzenia jakby samego procesu reagowania jest to dodawanie kolejnego ogniwa w łańcuchu tego reagowania. I teraz pytanie, w jaki jest cel tego, bo taki przedsiębiorca mógłby tę samą informację złożyć w dwóch miejscach na przykład i byłoby mu łatwiej, tak? No i bo w niektórych przypadkach, jak stwierdziliśmy wcześniej, będzie musiał to zrobić, jeżeli jest zarówno operatorem usługi kluczowej w myśl ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także właśnie tym przedsiębiorstwem w myśl tej ustawy, którą dzisiaj się zajmujemy, tak? Więc tak, no właśnie. Tak, spróbowaliśmy sobie wykonać taki proces myślowy, czy jest jakiś przedsiębiorca, który jednocześnie będzie przedsiębiorcą i o jakimś operatorem usługi kluczowej. No i tak szukając po ustawie o KSC, wyszło nam, że jest grupa operatorów usług kluczowych z sektora infrastruktura cyfrowa. No tak. I właśnie zastanawialiśmy się, wyszło nam, że chyba tak. No tu jest następne pole jakby do interpretacji i to prawdopodobnie będzie jakby polem do interpretacji tych przepisów, bo wtedy one mają wpływ na tego przedsiębiorcę, że mamy podmiot prowadzący punkt wymiany ruchu internetowego, stanowiącego obiekt sieciowy, który umożliwia połączenie międzysystemowe pomiędzy więcej niż dwoma niezależnymi systemami autonomicznymi. No i teraz idziemy do ustawy o komunikacji elektronicznej. No i wychodzi nam, że tak naprawdę jest przepis określający, co to jest usługa komunikacji elektronicznej. No i tą usługą komunikacji elektronicznej jest również usługa polegająca całkowicie lub głównie na przekazywaniu sygnałów, w tym usługę transmisyjną stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna-maszyna. No i teraz wychodzi na to, że to by odpowiadało definicji podmiotu prowadzącego punkt wymiany ruchu internetowego, no bo to jest jednak wymiana informacji pomiędzy systemami autonomicznymi, czyli głównie między maszynami. No bo chodzi o internet rzeczy też tak naprawdę. To jest też... A, to ciekawe, o tym nie pomyślałem. No, to chodzi o internet rzeczy, Maćku, tak naprawdę. Więc, ale ja wam powiem o czymś jeszcze jednym, bo rzeczywiście z wszystkim się z wami zgadzam tutaj, co powiedzieliście, nie mam zdania odrębnego, natomiast jaki ja uważam zrobiono błąd? Jeden podstawowy, nie określono progów, kto tak naprawdę zalicza się do tych właśnie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ze względu na to, że jeżeli weźmiemy ich 5241, którzy są wpisani od razu i ich całkowicie wrzucamy w ten system, to popełniałem błąd. Ja tak uważam, że nagle jest tego za dużo. Gdzieś to jest jakimś drobnym, zupełnie niszowym.
Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. I tutaj mi się wydaje też, że być może powinien wydawać prezes takie decyzje, takie się wydaje uznaniu operatora usługi kluczowej. Tak tutaj też powinien wydawać być może to prezes komunikacji elektronicznej, do komunikacji elektronicznej, a nie od razu cała ustawa zrobiła to, że wszyscy, którzy świadczą te usługi, czyli tak jak mówimy 5421, plus dodatkowo jeszcze dochodzą ci, którzy świadczą te usługi maszyna, te huby różnego rodzaju, to wszystko nagle też staje się i nie wiadomo w ogóle, ile jest takich firm, które świadczą takie usługi. Tego nie wie nikt, bo do tego nikt nie prowadzi żadnego rejestru. W związku z tym mamy jakąś olbrzymią ilość podmiotów, która zostaje podporządkowana dokładnie tej ustawie i ma spełniać jakieś wymogi cyberbezpieczeństwa, które są niejasne, tak jak wiemy, no właśnie te monitorowanie, ale też nie w trybie ciągłym, nie wiadomo jak, co, gdzie i dlaczego. Więc to uważam, że jest błędem i nie jest to jasne. Powinno być określone, że to powinno być też na zasadzie decyzji lub progów, gdzie po prostu są spełniane, masz określoną ilość klientów czy określoną ilość przesyłu. Wtedy rzeczywiście stajesz się takim przedsiębiorcą. Cyprian, ja zgłoszę zdanie odrębne tutaj, bo chodzi o to, że ta ustawa nie dotyczy jakby cyberbezpieczeństwa, bo jeśli mówimy o tym, że ktoś jest operatorem usługi kluczowej, no to w tym momencie rzeczywiście takie progi muszą być, bo inaczej oznaczałoby to, że wszyscy. Tutaj jakby celem jest to, żeby im to, z tym się akurat zgadzam, żeby wszyscy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, po prostu dbali również o bezpieczeństwo. I to jest jakby cel tej regulacji. I to, że oni dokonają oceny ryzyka i tak dalej, no to moim zdaniem jest jak najbardziej słuszne. Nikt za to nie wymaga od wszystkich przedsiębiorców tego, żeby posiadali plany. I tutaj jest jakby odniesienie, podobnie jak zresztą było po poprzedniej prawie telekomunikacyjnym, odniesienie do wielkości. W rozumieniu takim, że masz w artykuł 47, który mówi, że przedsiębiorca powinien posiadać plan, ale prezes, przepraszam, Rada Ministrów określi do rozporządzenia jakby zakres i rodzaj i wielkość przedsiębiorcy, jego znaczenie dla obronności bezpieczeństwa, w którym ma taki plan wykonać. Więc tutaj się jakby nie zgodzę z tobą, bo naszym celem, i zresztą zawsze o tym mówimy, jest, żeby ci, którzy świadczą usługi komunikacji elektronicznej, no po prostu świadczyli je również w sposób bezpieczny i żeby to o tym bezpieczeństwie nie zapominali. To jest jakby realizacja tego celu. Pytanie, czy będzie skuteczna. To znaczy ja się na pewno zgadzam z tym, że sama ustawa jako taka powinna dotyczyć wszystkich, bo reguluje tak naprawdę jakiś sektor, w którym działają określone podmioty. Natomiast właśnie co do samego tego bezpieczeństwa sieci i usług miałem taką wątpliwość. Natomiast rzeczywiście zgadzam się co do tego planu. Faktycznie jest tak jak mówisz, że nie każdy z przedsiębiorców musi posiadać plan. W związku z tym rzeczywiście być może wycofuję swoje poprzednie zdanie, aczkolwiek też nie do końca, musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. Dobrze, czyli nie poddajesz się jednak. Ja bym jednak wrócił do tego podwójnego raportowania, bo pamiętam, że w ramach ćwiczeń CyberExe Polska 2018, które były realizowane w sektorze bankowym, jakby tam pojawiła się podobna wątpliwość w rozumieniu takim, że z jednej strony bank jest zobowiązany do raportowania incydentów do organu nadzorczego, którym jest KNF w ramach realizacji dyrektywy PSD2 i jednocześnie był włączony wprost w ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, gdzie również musiał zgłaszać wystąpienie incydentu poważnego, tym razem do właściwego zespołu CSIRT. I tutaj mamy, powiedzmy, że ci przedsiębiorcy, którzy są, właściwie dostarczają usług punktu wymiany ruchu internetowego, no jakby będą mieli incydent. I to oznacza, że raz będą musieli zaraportować do właściwego CSIRT-u, jeżeli to spełni progi incydentu poważnego, a dwa, tutaj będą musieli również informować o wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa prezesa UKE, i tu uwaga, przy użyciu formularza elektronicznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby z punktu widzenia procesowego mam taki zgrzyt, że to jest niepotrzebne dublowanie tego, poza tym jakby trzeba pamiętać o tych obowiązkach. Ale to jeszcze przypomniało mi jedną rzecz, że jeszcze jedna jest kalka z UOKSC, czyli że będą określone progi tych incydentów, które będą raportowane identycznie jak w przypadku ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Mają być określone te progi, tak? Tak. Dokładnie tak. Tak naprawdę jest, jakby trudność miałem ze znalezieniem projektów rozporządzeń i jeśli mam cztery, to nie znalazłem żadnego.
W każdym razie znowu jest podobna sytuacja jak w przypadku incydentu poważnego, czyli że minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze rozporządzenia, i tutaj mamy progi incydentu, który przekroczenie powoduje powstanie obowiązku raportowania tego incydentu i zgłaszania. I teraz jestem ciekawy właśnie, bo to jakby przesłanki są identyczne jak w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jak tutaj będą te progi określone dla tego incydentu. No i jakby chyba czekamy po prostu na te rozporządzenia, które... Tylko że z drugiej strony, tak jak wcześniej chyba uzgodniliśmy, nie ma takich progów, które by wszystkich zadowoliły, by dawałoby jasną tak naprawdę odpowiedź. No zawsze przy determinowaniu jakiejś wartości to tak mamy, nie? Nie, to prawda, jakby nie uciekamy od tego, że to jest trudne zadanie i nie każdemu pasuje. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no bo to jest jakby ważniejsza rzecz, w sensie takim, że przepisy są, jakie są, a jakby jaka utrwali się praktyka, to tak będzie. Tak? Ewentualnie chciałbym jeszcze detaliczni przedsiębiorcy komunikacyjni, będą mieli też tutaj nowe obowiązki w kontekście cyberbezpieczeństwa i zagrożeń. I tutaj ten katalog tych obowiązków jest szerszy niż w przypadku ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a może nawet nie szerszy, czy bardziej doprecyzowany, bo mówimy tutaj zarówno o informowaniu o potencjalnych zagrożeniach, o sposobie przeciwdziałania tym zagrożeniom, dobrym praktykom, a także przykładowych konsekwencjach braku jakby zachowania tych dobrych praktyk. Tak. Jest obszerny. To jest też fajna rzecz, bo to jest jakby cała usługa, która nazywa się awareness building, tak? Jest tutaj wprost umiejscowiona i teraz pytanie, jak będzie to realizowane. Czy, nie wiem, portale typu, bardzo popularne, typu Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, czy Sekura, po prostu nie będą traciły jakby klientów. Albo wręcz przeciwnie, będą dostarczać content. Ja nie rozumiem, przedsiębiorca komunikacji elektronicznej publikuje informacje, w którym na swojej stronie internetowej o rekomendowanych środkach ochronnych i sposobach zwiększenia bezpieczeństwa treści indywidualnych komunikatów, które użytkownicy mogą podjąć dla bezpieczeństwa korzystania z usług, w tym o związanych z tym kosztach. Chyba nie do końca do mnie to trafia, albo po prostu język. No, to szkoda, że nie użyto takiego sformułowania. No bo nie tylko szyfrowanie jest pewnie, więc wiesz, to na takiej zasadzie... Tak, sposobem zachowania bezpieczeństwa komunikacji, dobra, okej. No, na takiej zasadzie chodzi, natomiast ciekawostką jest to, że przedsiębiorca komunikacji elektronicznej w przypadku takiego jakiegoś znacznego zagrożenia incydentu i wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informuje o nim swoich użytkowników, czyli musi poinformować wszystkich użytkowników, i jakie takie zagrożenie może mieć wpływ i o możliwych środkach, które oni powinni podjąć, aby uniknąć tego niebezpieczeństwa i kosztach z tym związanych. Więc tak naprawdę też będzie musiał informować, co kto powinien zrobić. To też jest nowość, troszeczkę wzięta z RODO, można by powiedzieć. Ale czy w Polsce nie ma takiego obowiązku informowania o incydencie swoich użytkowników końcowych? Wydaje mi się, że chyba jest taki przepis. No dobra, jakby teraz to jakby mniej istotne. Chodzi mi o to, że po prostu... Nie, przepraszam. Znaczy, ja szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiego przepisu, wiesz? To może go właśnie wymyśliłem, dobra. Ale jest podobny przepis mówiący o tym, że powinien właśnie takie informowanie o tym, jakie środki powinien użytkownik usługi końcowej, albo informować użytkowników usługi końcowej o tym, jakie on środki podejmuje i jakie oni mogą. Tak. Mnie chodzi o to tylko, że tak dowcipnie można zwiększenie bezpieczeństwa treści indywidualnych komunikatów, no to ja bym rekomendował folie anonimizujące, tudzież te filtry anonimizujące, no bo większość komunikacji z urządzeń, z innym urządzeniem albo z siecią jest już tak szyfrowana, więc tutaj... Ale na głowę to Maćku się zakłada? Tak, chyba tak. Na głowę to założę. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego. W kontekście... Przepraszam, zaraz cię wpuszczę. Moim zdaniem nowe uprawnienia, to nie wiem, czy to są nowe uprawnienia, ale jakby ten projekt sankcjonuje pewne uprawnienia w kontekście na przykład blokowania złośliwej komunikacji na końcówkach zarządzanych w sieci, tutaj przez tego przedsiębiorcę. I to jest moim zdaniem też ciekawe, że jeżeli na przykład... Ciekawe i z drugiej strony problematyczne, bo jeżeli na przykład
Tak, rozumiem, że z jakiegoś określonego adresu IP może iść jakaś tam phishingowa kampania. Okej, tutaj taki adres powinien być zablokowany, ale przecież taka złośliwa kampania może na przykład iść z komputera w sieci botnetowej, tak? Ci użytkownicy nie są tak naprawdę świadomi, że uczestniczą w takim procesie w sieci botnetu i mogą być zdziwieni, że nagle jakby blokuje im się dostęp do usługi. To fakt, no może tak być w jakimś skrajnym przypadku. No tak, no ale jakby celem jest zapewnienie bezpieczeństwa całej sieci, tak? Więc to, no... To jest zawsze cenne i to jest jakby problem całego bezpieczeństwa. Przechodzimy trochę też do sytuacji politycznej, na przykład też gdzieś, czy ktoś nie będzie chciał czegoś zablokować, jakichś komunikatów, które wychodzą, bo stwierdzi, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, tak? I nagle ktoś będzie musiał zablokować jakieś adresy. No wszystko jest możliwe, to... No to jest takie uprawnienie, teraz jakby jest tutaj wpisane. Tak. Tak. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden przepis, który mówi na przykład o tym, że... jakby konsumentowi należy się odszkodowanie. I teraz uwaga, wysokość odszkodowania zależy też od tego, oraz zasady w szczególności i tak dalej. Jeżeli dostawca usługi komunikacji elektronicznej nie zareaguje odpowiednio na naruszenie bezpieczeństwa, zagrożenie lub lukę w systemie bezpieczeństwa. I powiem wam, że jak dla mnie to, no to byłoby zachęta raczej do tego, żeby zbudować zespół, który odpowiednio zareaguje na naruszenie bezpieczeństwa, zagrożenie lub lukę w systemie bezpieczeństwa. Też kwestia tego, że to trzeba będzie dochodzić też w sądach cywilnych, no więc to też nie jest takie oczywiste. Ale nie, chodzi mi o to, że to się będzie musiało jakby znaleźć w umowie z konsumentem, czyli właśnie no wysokość odszkodowania. Udowodnienie tego, że to było no, szerszy aspekt, ale rzeczywiście w jakiś tam sposób masz rację. Czyli Maciek wymyślił jeszcze nowy pomysł na biznes. Czyli? Bo nie załapałem jeszcze. Które będą specjalnie w myśl tej ustawy wyszukiwać luk, tak? Wiesz co, no... Ja wymyśliłem, ty byś się nie domyślił, na to powiem. No tak, no właśnie ja dlatego nie jestem w biznesie, tak? W sensie nie jestem właścicielem jakiegoś przedsięwzięcia. No słuchajcie, no omówiliśmy tak naprawdę pobieżnie tą ustawę, to te rzeczy, które nam się rzuciły w oczy, bolejemy nad tym, że na przykład nie ma uwag zgłoszonych do treści projektu. Bo w sensie nie ma opublikowanych uwag. Opublikowanych. Bo nawet chyba my zgłaszaliśmy. Tak, jesteśmy na liście. Ale nie ma tych uwag, a ciekawych rzeczy można by się dowiedzieć. Zawsze najciekawszych rzeczy się dowiaduje z uwag, jak ktoś zgłasza do projektu i z wyjaśnień już w tym momencie legislatorów. Natomiast tego nie ma, więc szkoda. No cóż, my to, co mogliśmy, powiedzieliśmy. Jeszcze na pewno trochę moglibyśmy o tym rozmawiać, ale czas nieubłaganie mija i nie chcemy was zanudzać, uciec się na imieninach naszymi opowieściami i knowaniami. Zobaczymy, jaki będzie efekt w postaci już gotowej ustawy. Już niedługa droga do tego. No i zobaczymy, czy nasze przypuszczenia są słuszne, czy też nie. Ale chyba ogólnie wypada się cieszyć, że coraz bardziej takich rzeczy regulujemy i nie regulujemy ich na sztywno, tylko jednak mamy do czynienia z tymi adekwatnymi zabezpieczeniami. To mi się to wydaje, słuszne, że to jest... Tak. To jest analiza to jest... ryzyka tutaj dobrze, że występuje w kontekście tego bezpieczeństwa sieci, tak. I to jest ważne. Tak, to prawda. Ta analiza ryzyka jest bardzo, bardzo pomocna i bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem i na tym zasadzie wszystko się opiera w nowoczesnym planowaniu. No okej, okay, no cóż, to dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zawsze bardzo chętnie odpowiemy. Przypominamy wam o tym, że również mamy konferencję Security Case Study, na której będziemy poruszali różnego rodzaju ciekawe, znaczy może nie konkretnie my na niej będziemy, ale będą poruszali prelegenci, wykładowcy, różne rzeczywiście sytuacje, z którymi mieli do czynienia w swoim życiu bezpiecznika, tak można to powiedzieć najprościej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej zapraszamy na konferencję, tym bardziej, że odbywa się ona online, ale nie jest to webinar, żeby to nie było takie proste, że to jest tylko i wyłącznie jakiś tam webinar, gdzie wyjdziecie i zobaczycie szereg twarzy mówiących do was. Troszeczkę poczujecie się jak w grze internetowej, troszeczkę taka przypominająca Simsy. Można, jest super sala, wchodzisz awatarem, wszędzie gdzie chcesz jest kontakt między awatarami, także wszystko bardzo, bardzo fajnie wygląda, jest przyjazne dla oka. Także zapraszam na konferencję Security Case Study 2020.
A my dziękujemy bardzo, czyli moim gościem, a w zasadzie sami jesteśmy swoimi gośćmi, ale ja mi przychodzi to rozpoczęcie programu, był Maciej Pyznar. Dziękuję, Maćku. Dziękuję bardzo. I Kamil Gapiński. Dzięki, Kamilu. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. No i to było na tyle. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym naszym podcaście. Pozdrawiam was serdecznie.